Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim w remoncie i rozbudowie. Prace idą pełną parą, a część z nich zakończona zostanie jeszcze w tym roku. Prace zostały rozpoczęte jesienią ubiegłego roku. Jak osoby z zewnątrz mogą się zorientować, obecnie został wybudowany drugi budynek obok urzędu tutaj, jest on w stanie surowym. Trwają tam aktualnie prace wykończeniowe w środku. Docelowo tamten budynek zostanie najprawdopodobniej ukończony około końca listopada. Po ukończeniu budowy nowego obiektu wykonawca zadania przejdzie do remontu obecnego budynku ostrowieckiej skarbówki. Na okres remontu, który będzie trwał też około 4-5 miesięcy, przeniesiemy całą działalność do tego nowego budynku i tam podatnicy będą obsługiwani, natomiast inwestycja terminowo powinna zakończyć się w całości w okolicach miesiąca czerwca. Rozbudowa i poprawa warunków Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim to między innymi odpowiedź na potrzeby podatników. Ta inwestycja prowadzona przez Izbę Skarbową ma na celu poprawę funkcjonowania urzędu, dostosowania pomieszczeń do obsługi osób niepełnosprawnych, wprowadzenia jak gdyby pewnej większego zakresu intymności w kontaktach między podatnikiem a urzędem, ponieważ takie sygnały też podatnicy zgłaszali w ankietach. Po zakończeniu remontu Urząd Skarbowy będzie większy, przestronny, nowoczesny i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Urząd będzie posiadał windę, więc osoby niepełnosprawne będą mogły wjechać na poszczególne piętra. Budynki będą połączone ze sobą, także też będzie można w przypadku osób niepełnosprawnych poruszać się w całości po całym kompleksie. Ponadto w nowym budynku stworzona zostanie sala szkoleniowa, dzięki czemu urząd będzie mógł prowadzić dla podatników szkolenia, na które widoczne jest duże zapotrzebowanie. Całość inwestycji to koszt około 8 milionów złotych.